A w dzisiejszym odcinku Vivo kontra Motorola. Przednia kamera. Pełne wyciągnięcie ręki. 4K 30 w obu smartfonach. Czy prześwietla niebo? W obydwu prześwietla, jak wyjdziemy z kadru. Skompensuje ładnie. Czy to jest tak zwana kompensacja? Jeszcze raz skompensowało. Bardzo ładnie. I ta pani to potwierdza. Podobno, tak słyszałem. Kontynuujemy. Wideostabilizacja. Mamy ładną flarę tutaj na moto. Jak bardzo szeroki jest obiektyw w moto? Bardzo szeroki. Czy jest autofokus? Sprawdźmy to na kwiatku. Taki skromny kwiatek, ale kwiatek. Jest autofokus. I tu również jest autofokus. Na ręce łatwiej to będzie sprawdzić. Oczywiście jest autofokus. I to mi się podoba, bo jest to ci bardzo potrzebne. Pełne wyciągnięcie ręki. I przejdźmy sobie do głównego obiektywu. Albo jeszcze lepiej, do szerokokątnego. Szeroki obiektyw. I zobaczcie, jak bardzo szeroki jest w Motorola. Praktycznie widzimy całą tą fontannę. Bardzo, ale to bardzo szeroki. Przejdźmy się w wideostabilizacja. Niebo piękne, niebieskie. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Troszkę koloru dla ciebie. Proszę bardzo. Makro. Czy jest dostępny autofokus w szerokim obiektywie, czyli makro? Jest, proszę państwa. Możemy zrobić zbliżenie. Pięknie. Na podłodze również, na kostce brukowej, pięknie. Ale Motorola ma dedykowany tryb makro, który jeszcze bardziej... Makro? Ale to wygląda, proszę państwa, już tak blisko, już naprawdę ziarnka w piasku widać, tutaj w Vivo już rozmazane, bo jest za blisko. No, genialnie, genialnie, do makro. I oczywiście główny obiektyw, również wideostabilizacja. Bardzo dobrze to wygląda. Zrobimy sobie takie małe przejście. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. I sprawdźmy telefoto. 37X. 3. 6. Zróbmy również 6. Widzimy różnicę? No właśnie. Lecimy dalej. 10. I tutaj również zrobimy 10, jest różnica. No właśnie. I maksymalnie 20. I maksymalnie 20. Jest różnica? Może tak, żeby w tym samym miejscu był, ale to jest na takim uchwycie, że to nie da się w tym samym miejscu. Ale mniej więcej widzimy po tym oknie, jak to się prezentuje. Dobrze, wróćmy do szerokiego. I teraz mógłbyś powiedzieć, czyli Motorola jest, ma bardzo szeroki obiektyw i nadaje się bardziej do filmowania. I tak i nie, to zależy. Do jakiego filmowania, jak filmujesz. Ja akurat lubię mieć elastyczność, czyli szybko sfilmować. Co to oznacza? Oznacza to, że mam Vivo możliwość 4K 60 klatek na sekundę wszystkimi obiektywami i mogę przechodzić między obiektywami podczas nagrywania bardzo szybko. W Motorola tego nie ma, niestety. I dla mnie jest to troszeczkę uciążliwe, bo jak masz jakąś szybką akcję, przykładowo chcesz szybko pokazać przednią kamerę i już jesteśmy w przedniej kamerze, a w Motorola musiałbym wyłączyć nagrywanie, zmienić na przednią kamerę i włączyć z powrotem. Możesz powiedzieć, że to jest tam ile? 2-3 sekundy, 5 sekund? Czasami jest to za długo. A już na pewno, gdy trzymasz jedną ręką smartfon i chcesz jednym palcem szybko ciach, ciach, ciach przestawić, to jest bardzo szybko i bardzo intuicyjnie. No, to zależy od sztuki filmowania smartfonem. Ja wolę mieć właśnie przechodzenie i tak dalej. No, ale to kwestia indywidualna. I klikam jeszcze raz. Bach! I już jesteśmy w drugim miejscu.
który robi lepsze zdjęcia, który lepsze wideo? Zdjęcia bardzo podobnie, a dla mnie wideo najważniejszą funkcją jest przechodzenie między obiektywami podczas nagrywania i Vivo mnie to daje. Od przedniej kamery po telefoto i szeroki dostępne. W Motorola za to mamy szeroki obiektyw, bardzo szeroki obiektyw, mikrofon na górze, więc fajniej zbiera. No i oczywiście stream, czyli wideo na żywo. I taka aplikacja jak Irium, która jest do właśnie wideo na żywo, spowoduje ci bardzo szeroki stream. Zobacz, zobacz jak szeroki jest ten... Wow! Nie wiem, czy kamera sfokusuje. I to jest dobre do streamowania, bo w streamie musi być szeroko, żeby to było fajnie widać, szczególnie gdzieś na zewnątrz, albo nawet w studiu, czym szerzej, tym lepiej. Oczywiście jest ten limit, no żeby już nie robić takiego rybiego oka. Czyli oba urządzenia mają jakieś tam swoje plusy i minusy. Ja zostaję przy Vivo, a ty napisz w komentarzu. Pozdrawiam i polecam. Link w opisie, w najlepszych cenach na rynku.